Znany z lewicowych poglądów i zaangażowania politycznego Paul David Hewson Welbono, lider irlandzkiej grupy rockowej U2, sądzi, że w Polsce zabierana jest ludziom wolność. Najwyraźniej muzyk uwierzył w nieustannie negatywne informacje rozprzestrzeniane za granicą na temat naszego kraju. Irlandzki zaangażowany politycznie muzyk pozwolił sobie na słowa krytyki naszego kraju podczas koncertu w Amsterdamie. W pewnym momencie zaprosił na scenę fana U2 z polską flagą i zaczął politykować na nasz temat. Oczywiście w złym tego słowa znaczeniu. Zresztą, już w zeszłym roku pan Hewson atakował Polskę za jej nieprzejednane stanowisko w sprawie przyjmowania uchodźców. Twierdził wtedy publicznie, że Polska przesuwa się w kierunku hipernacjonalizmu. Bardzo możliwe, że o tych rewelacjach dowiedział się od swojego znajomego George'a Sorosa, który jest jego przyjacielem. Internauci od razu też zauważyli, że pan Bono nie martwi się o wolność tak demokratycznych krajów jak Turcja czy Rosja, nawet chętnie robi sobie fotki z ich przywódcami. Bo jak wiadomo, Putin i Erdogan to wybitni demokraci, a ich reżimy nie zabierają bynajmniej nikomu wolności. Świadczy to albo o skrajnym cynizmie Irlandczyka, albo o tym, że jest pożytecznym idiotą używanym przez możnych tego świata do rozprzestrzeniania rozmaitych przesłań politycznych na zamówienie. Niektórzy żartują, że Bono czekał na to, aby odpowiedzieć w ten sposób Jarosławowi Kaczyńskiemu, który pozwolił sobie jakiś czas temu na skrytykowanie muzyka. Ale dużo bardziej prawdopodobne jest to, że pan Hewson po prostu dołączył do nagonki na Polskę, która trwa nieprzerwanie od czasu, gdy Polacy pomylili się w wyborach i wybrali tych, których wskazywała Bruksela oraz wujek Soros.